Cześć wszystkim! Od dzisiejszego dnia w każdy weekend będziecie mogli obejrzeć odcinki AppFindera, w których będę przedstawiał Wam najlepsze nowości ze sklepu Play. Na początek coś do spersonalizowania naszego pulpitu, czyli żywa tapeta Pirania 3D Aquarium. Jest to tapeta imitująca akwarium na naszym urządzeniu, działa i na tabletach, i na smartfonach, więc nie będziecie mieli żadnych problemów z zainstalowaniem jej i odtworzeniem. Jak widzicie, po wybraniu tej żywej tapety pojawia nam się na ekranie imitacja akwarium, tło wzięte na wzór roślinności będącej w akwarium. Jak widzicie, też rybki poruszają się w wiele stron, więc bardzo fajnie to wygląda. Mamy do dyspozycji trzy tła i jedno dodatkowe ciemne, czarne, ale niestety ono nie spełnia swojej powinności, ponieważ rybki są mało widoczne i niestety tapeta wtedy traci na atrakcyjności. Dużą zaletą jest fakt, że bardzo płynnie chodzi, nie ma żadnych spowolnień, nie ma żadnych lagów, tak jak w przypadku innych tapet, które możemy pobrać ze sklepu Play i niestety przeciążają nam system i nie jesteśmy w stanie płynnie korzystać z naszego urządzenia. Następną aplikacją, którą Wam przygotowałem, jest OneTouch Drawing. Jest to gra logiczna polegająca na połączeniu ze sobą punktów danej figury. Coś na typ rysowania koperty, które jest bardzo znane i przez wiele osób niemożliwe do przejścia. Tutaj musimy połączyć ze sobą tak punkty, żeby stworzyła się właśnie ta figura, nie powtarzając ruchów od jednej kropki do drugiej. Jest to dość trudna gra, więc osoby, które się szybko irytują, na pewno nie zagrają w tą grę, bo po prostu po kilku chwilach będą bardzo zdenerwowane i zamiast odpocząć sobie przy tego typu grze, będą jeszcze bardziej zmęczone. Następną aplikacją, zarazem grą logiczną również, jest Relimax. Jest to gra polegająca na połączeniu torów w ten sposób, aby nasz pociąg dotarł do miejsca, do budki dokładnie w końcowej. Oczywiście mamy wiele utrudnień typu pociąg widmo, który przejeżdża w wiele stron i z którym możemy się zderzyć, jak i porty teleportacyjne, po których przemieszcza się nasz pociąg. Tutaj mamy możliwość zmiany kierunku tor. Tutaj w ten sam sposób wybór, po których torach ma się pociąg nasz przemieszczać. No i oczywiście wypuszczenie naszego pociągu z bocznicy. Jedzie, jedzie, jedzie i zaraz uderzy w drzewa. Dokładnie źle zrobiliśmy planszę i musimy powtórzyć poziom. Jest tutaj wiele poziomów, więc gra na pewno się szybko nie znudzi. Bodajże 10 poziomów jest nowa przeszkoda, którą musimy unikać, więc gra zyskuje na atrakcyjności. No i bohaterem dzisiejszego dnia jest aplikacja znana już Wam pewnie, ponieważ wiele plotek krąży o niej, a dokładnie chodzi o Instagram. Instagram jest to aplikacja, dzięki której możemy edytować nasze zdjęcia, które zrobiliśmy naszym urządzeniem i wrzucać je do wewnętrznego portalu społecznościowego. Niby jest dużo aplikacji w sklepie Play z podobnymi możliwościami edycji zdjęć, ale nie mają możliwości wrzucania jej do portalu społecznościowego, właśnie tego wewnętrznego Instagramu. Weźmy jak przypadkowe zdjęcie. Widzicie, tu mamy komentarze, możemy dodać swój komentarz, o ile mamy konto, bo bez konta niestety nad nie będziemy mogli edytować zdjęć. Przejdźmy właśnie do tego edytora zdjęć, o którym tak mówię. Możemy zrobić sobie zdjęcie, ale niestety możliwości edycji są bardzo ubogie. Tu mamy sporo efektów, zmiany zdjęć, obracanie zdjęcia i zmiana jasności. To byłoby na tyle niestety. Ale właśnie dzięki portalu społecznościowemu aplikacja jest tak znana. Facebook podobno mają wykupić, więc nie wiem, czy to będzie odmienna część Facebooka, czy tylko aplikacja dostępna. To się okaże w najbliższych miesiącach.
To byłoby na tyle z przygotowanych dzisiaj przeze mnie aplikacji. Mam nadzieję, że zainteresowało to Was. Za tydzień zajmiemy się aplikacjami na zbliżający się Euro 2012. Cześć!